Hej kochani, witajcie w nowym vlogu. W poniedziałek nadal jesteśmy na Mazurach. Już sami. A nie, nie w nowym vlogu, bo wczoraj wam kawałek vlogowałam. No tak. A dzisiaj jest wtorek. A dzisiaj jest wtorek. No tak. No, nieważne. Wam to i tak nie robi różnicy. Susz jest obrażona i zazdrosna o innego pieska i nawet nie chce jeść kabanosa. Nie chce. Tak, no? Jest raport. Tylko siedzi na kanapie. Tak. Więc boję się, jest strajk. O, widzicie, tam kabanos w misce leży i nieruszony. Sushi nie jest zainteresowana. Myślę, że w ten sposób nam pokazuje, co sądzi o tym, gdybyśmy mieli drugiego pieska. Ja nie wiem, czy Sushi to do domu nie chce. Nie. Nie, Sushi tu jest bardzo zadowolony. No, jest, był. Przedwczoraj. No i siadamy zaraz do śniadanka. Później jedziemy do Olsztyna. Mamy tutaj. No, dojadamy. Przepraszam, resztki, bo dzisiaj nie byliśmy na zakupach. Wczoraj wszystko kupiliśmy, więc zjemy sobie kanapeczki, herbatkę. Oczywiście Lew ma oranżadę mazurską czerwoną. A o, Kicia też tu będzie. Tylko na stół nie wolno. Ale zobacz, jak Kicia zasiadła. No. Sushi też powinien zasiąść. A Kicia i tak nie jest zainteresowana naszym jedzeniem absolutnie. Jakbyśmy jakieś chrupki jedli, to może tak, ale tak to raczej bardziej towarzysko przychodzi niż. Zresztą się tak oblizuje. Ej! No i co ja mówię? No patrz. No i ja tak chwalę kota, że nie łazi po stole, a ty co? Co to był za atak, Kicia? I teraz będziesz tutaj na krześle przesiadywać, tak? No, no dobra, to my słuchajcie, jemy i jak się ogarnę, to odzywam się do was później. A w ogóle jest dzisiaj straszny wiatr, nie pada, jest nawet, wydaje mi się, w domu jest bardzo ciepło, ale dzisiaj w Olsztynie ma być najniższa temperatura w Polsce. Jest taki wiatr, tak wieje, że jest aż hałas na dworze i jest ciemno, jest tak pochmurno, więc to dlatego mamy tutaj lampę zapaloną. No dobra. To my jemy. Dostaję dużo pytań. To jest Bolesławiec ta zastawa. Jakby ktoś coś potrzebował. Dobra, to uciekam. Hej, witam się z wami. Na szybko wam pokazuję, co mam na sobie. To jest ta bluza z misiem. Ja wam już wspominałam, że ona jest z zeszłej kolekcji, więc wam mogę podlinkować tylko tą, która jest z obecnej. Ale są bardzo, bardzo podobne. Więc to jest ta bluza Ralfa z misiem. Do tego mam te czarne Adidasy i dzisiaj postanowiłam do nich użyć takie wysokie różowe skarpetki. No to są pasek, wiadomo, jeansy poszarpane. Na dole też znacie, tutaj jakoś nie mogę się ustawić, żebyście mnie w całości zobaczyli. No i tego mam taką kurtkę, ona jest śmieszna, bo tutaj jest jak płaszcz przeciwdeszczowy, a w środku ma takie ocieplenie, więc na dzisiejszą pogodę spoko, bo w sumie cały czas, zaraz wam to pokażę, tak wieje wiatr, jest odgłos taki, jakby padał deszcz, ale nie pada, ale myślę, że może. W każdym razie to jest, to będzie super ciepłe, a w razie gdyby padało, no to nie zmoknę. O, więc ja tak wyglądam. Tutaj słuchajcie, od tego drewna się odbija światło i tutaj jest wszystko takie żółte. To moje włosy i w ogóle. Wszystko jest takie ciepłe, no ale nic na to. Nie poradzę. Aha, i wy jeszcze chyba łóżkę nie chcieliście. Chyba nie. To musimy nadrobić. No ale może nie teraz? A nie, w sumie tak. O! Do tego. Oj, sorry, ktoś tu nie pisze. Do tego torba i jedziemy do Olsztyna. Musimy wejść jeszcze do jakiegoś marketu budowlanego. Musimy załatwić jedną sprawę. I ja też idę na paznokcie. Tak. Więc jeżeli w ogóle znacie jakieś fajne miejsce w Olsztynie na paznokcie, to napiszcie mi. Najlepiej do szufladki na Instagramie, poproszę. Macie jakieś godne polecenia. O, albo może
który z Was robi, albo rzęsy. Więc jak coś wiecie, to dajcie znać. Mam nadzieję, że będę zadowolona. Myślę, że nie będzie jakieś masakry, mam nadzieję. I pokażę wam, jak to wygląda za oknem dzisiaj. No, zobaczcie, dzisiaj jest chyba takie, mam nadzieję, że jednodniowe, przynajmniej tak prognoza mówi, załamanie pogody. I nie wiem, czy słyszycie ten wiatr, ale wieje niesamowicie. Już teraz to trochę ustało, ale w nocy i rano był niesamowity wiatr. I on przywiał jakiś taki chłodniejszy front i zobaczcie, już tak powoli, powoli jesiennie się robi, mimo że liście jeszcze zielone. Chyba w sobotę pierwszy raz tak popadało mocniej, no to już następnego dnia część liści tak pożółkła i już wiecie, zaczęło się tak robić właśnie jesiennie. Mimo że nie chłodno, to już tak krajobraz się zmienia i widać, że no tutaj lato się wybiera na wakacje chyba. Tak, i już niedługo pogoda będzie się bardzo, bardzo zmieniać. Ale to nic. Mam ciepłą kurtkę, ciepłe ubrania. Taka pogoda mi nie straszna. Zresztą ja lubię, jak pada, jak jest wiatr, fajnie. Ja lubię właściwie każdą pogodę. Oprócz wiosny, to już mówiłam, wiosny nie. Tak poza tym to naprawdę jest spoko. Dobra, już się tutaj nie rozdrabniam nad pogodą. My uciekamy i będę się do Was odzywać później. Także pa, pa. Jesteśmy w Olsztynie. Wyjechaliśmy z Galerii Warmińskiej. Pozdrawiamy wszystkich, których spotkaliśmy. Wszystkie widzki. Pozdrawiamy. Tak. Lew już się denerwował, czemu tak długo z łazienki nie wlazłem, czy coś mi się stało. No, wyglądało to na poważniejsze problemy. Albo na zagubienie, albo na coś jeszcze gorsze. Ale może nie teraz. Nie o tym. Także super miło, pozdrawiamy. Aha. Jedziemy podjąć kolejną próbę załatwienia prądu. Mam nadzieję, że tym razem się uda, ale idzie to dość opornie. Już podjęliśmy dwie próby przepisania prądu na nas i jakoś... Zakończymy fiaskiem. Tak. Numer 3. Miejmy nadzieję, że się uda. Gdzie my jedziemy? Szare. Fioletowy. Szary, to jest szary jak słoń. No, identyczne. On jest taki niebieskawy. Tatuś dzwoni, muszę odebrać. Na spacerek, chodź. Chodź. Już jesteśmy, tak. Już jesteśmy, Susi. No już idziemy, tak. Idziemy na spacerek. O. Chodź. No chodź. Zmieniłam Adidasy na... O, zobaczcie, mam coś takiego jak kroksy, tylko to jest gardeny takie... Bez dziurek, więc można chodzić po mokrym, bo deszcz tu padał, znaczy w Olsztynie też padał. Jest mokro. No tak, pies się stęsknił, tak? No idziemy. Idziemy na spacer. No, należy ci się. Za cały dzień kiblowania samemu, tak? Znaczy z kotem, ale... O tak. Nóżki będą mokre. Chyba. No idź tam. Chcesz iść tam na łąkę? Idź. Nie. Nie możesz się zdecydować, Susi. Ale ładny kolor. Jaki ładny kolor nieba. Jak w kamerze to ładnie. Zobaczcie. Ale ładnie. Już jest po 18, więc jak już koło 19, to słońce teraz zachodzi. Jak dzisiaj powiem wam. Czekajcie, odwrócę was. Chodź, Susi. Jak już tak popadało i jest tak chłodno, to już czuć jesień. O, no właśnie. Mamy fokus, czy nie mam? No pokaż to. A. No nie pokażę wam tego chyba. Zawsze jakoś tak się staram. No w każdym razie... Takie mam paznokcie, bardzo mi się ten kolor podoba.
zauważyłam, że są takie szaro-fioletowo-niebieskie. Idziesz czy nie idziesz? Chodź! Chodź, już i zobaczysz paznokcie. Już ci się znudził spacer, już chcesz do pana, tak? A, rozumiem. No dobra. Dobra, wracamy. Słuchajcie, już dzisiaj to tak czuć jesień. Musimy zamówić drewno do kominka, bo to, które tu było, zostawili nam poprzedni właściciele, ale no trochę już wypaliliśmy i musimy zamówić. No potem jak przyjedziemy, to też trzeba będzie sobie to poukładać, więc mój manikir może długo nie przetrwać, ale damy radę. Założę rękawiczki. Chociaż już poprzednio przy tych wszystkich pracach, to powiem wam, że w niektórych miejscach miałam aż po prostu takie czarne te paznokcie, zafarbowane od na przykład farby z okien czy czegoś tam. No, ale takie życie. Bo do tej kurteczki też mi fajnie pasują do zielonego. Musicie mi uwierzyć na słowo. Nowe paznokcie. Na wieś. Bo tu też ładnie. Piękne jest niebo, naprawdę, słuchajcie. Pięknie to wygląda. Dobra, my wracamy do domu, bo jest całkiem chłodno. Okej, kochani. Wróciłam ze spaceru, trochę zmarzłam, więc założyłam sobie swetropłaszcz jeszcze na misia. I będzie haul. Będzie food haul z Biedry, z HM-u i z TK Maxa. Jeszcze gdzieś byliśmy? Coś kupiliśmy? Nie, chyba. No dobra, więc po kolei. Tiramisu. Od najważniejszego. Z Biedry. Nie wiem, czy to jest dobre, ale jeszcze był na przykład, słuchaj, sernik z karmelem i z migdałami. Ocenisz? Ręcznik papierowy. Rzecz niezbędna w każdym domu. Czy to jest taka konstrukcja, że to całe takie ciasto? To jest ciasto, tak, tak, tak. To jest normalnie ciasto. Jest dobre. Tutaj mam... Nawet nie kaloryczne. Co? Nawet nie kaloryczne. No nie tak bardzo. Proszę bardzo, pięknie tutaj wam, nie wiem jak tu zapozować, żeby ładnie widać. O. Haul. To nie jest haul. Wiem. To jest to pudełko, o którym wam kiedyś mówiłam w haulu, mi zaginęło, one były w Biedronce. To jest ten Pyrex, to też jest często w TK Maxie, one są super. Bo to można i w mikrofali, i w zmywarce, i w piekarniku używać, jakby co? A można odgrzeć w tym pitle? Tak. Kupiłam sobie w TK Maxie takie skarpety. One są podobno termalne. Soft Wool Blend Socks. Ladies Boot Socks. O, i kosztowały 19,90 przy cenie z 63. Myślałam, że tutaj to będzie super. Super, super rzecz. Kupiłam też podkładki, bo tutaj na tym blacie, jak się stawia mokre rzeczy, czy tłuste, czy cokolwiek lepkie, to bardzo się robią ślady. Jestem ciekawa, czy lew możesz otworzyć, czy tam są w środku inne napisy, czy to jest tylko taki napis. Tam masz nożyk obok jakbyś, bo zniszczysz jeszcze manikir. I słuchajcie, kupiłam coś takiego. Silikonowe gąbki do mycia. Odporne na bakterie i inne rzeczy. Nie wiem, jak to ma działać, ale wydało mi się to bardzo fajne, bo no tu, jak wiecie, nie mamy zmywarki, a ja nienawidzę zmywaków i wydaje mi się, że są leśne. A to podobno po prostu wystarczy umyć. Nie. Co? Wszystkie takie same? Nie. Druga jest moja. Widzisz, mówiłam ci, żeby wziąć te podkładki, że są fajne. A ta jest jaka? Czekaj, bo się nie chcę. O, o, o. Call me. Zajebiste. Zajebiste. Widzisz? Zajebiste. I patrz tu na korku. Tu to jest porcelanowe, tylko żeby tego nie stłuc, ale o, nawet tak na tym obrusie fajnie to wygląda. I właśnie myślisz, że to będzie spoko, czy to jest... Ściema. Nawet dał komentarz. Tak, bo to jest takie coś. I to podobno, wiesz, wystarczy wymyć, to się nigdy nie brudzi, nigdy nie niszczy. I to jest do mycia naczyń.
Myślę, że może być spoko. Tylko nie da się tak nabrać do gąbki jak wody i... Chyba. A tu jest napisane, że w ogóle to jest scratch free, dishwasher safe i że można tym czyścić zmywarkę, szkło i blaty na przykład też. Nie wiem, dajcie znać, czy w ogóle taki wynalazek mieliście. Do garnków, żeby to domyślić. Kot! Kot się tutaj coś za bardzo rozbestwił. Tak. Już zna każdy zakamarek, więc jest rozpuszczony. To trochę ma powierzchnię jak Foreo. Mhm. Ciekawe to. Dobra. To lwa bokserki może pominiemy. I kupiłam jeszcze kici miseczkę, bo ona tutaj ma taką dużą i za duża jest do tego jej domku. Tu jakby lew był uprzejmy cenę zeskrobać. 16,99 w takie gwiazdki. Miałam świeże paznokcie. Ale to jest w środku, nie może być. A, no i jeszcze kupiłam sushi szampon. Made in Canada. 27,99, dwa w jednym. Green tea, shampoo and conditioner. Zapobiega suchości i podrażnieniom. Czy to można twoje rozpakować? Bo tak. Bo ja tu już rozpakowuję. Dobrze, i robisz segregację. Tak. Dobrze. A to właśnie jeszcze pokażę wam najważniejszy nasz łup z CK Maxa. Jakie to jest ciężkie. O ja pierdolę. Zobaczcie, kupiliśmy lustro. Będzie mnie widać. A faktycznie widać. I ono jest, nie wiem, z metalu, z mosiądzu, no ono jest kute. To nie jest żaden, wiecie, gips, ani nic takiego. Jest mega ciężkie. I jest bardzo piękne, bo to udaje takie jakby rogi, konary, w takim ala myśliwskim stylu. No, coś takiego, bardzo ładne. O, odłożę to. Bardzo ciężkie. Dobra, no i H&M, ponieważ mieliśmy zostać tutaj krócej, a ja po prostu tutaj wzięłam tyle ciuchów, a wszystko już mam brudne. Nie mamy pralki. Więc generalnie dzisiejszy wypad też częściowo oprócz prądu, paznokci i innych rzeczy był po zapas czystych ubrań. Więc tak, w H&M-ie kupiłam sobie takie oto dresiki cieniutkie. Bardzo fajne, powiem wam. Z spodu to jest bawełna pętelkowa, prawda? Tak. Bawełna pętelkowa. One kosztowały chyba 39,90. Ale są, powiem wam, bardzo fajne. Były, wiecie, czarne, białe, jasno-szare, ciemno-szare. Ja wziąłam takie ciemno-szare. Jak znajdę je na stronie, to wam podlinkuję, bo naprawdę są spoko, jak na tą cenę. I to może być, wiecie, coś jako piżama do spania, jak jest chłodno, albo po prostu do chodzenia, obicia, bym mogła to założyć, nie wiem, do tej bluzy, do tego swetra i naprawdę fajnie wyglądają. Mają ściągacz na dole. Całkiem są spoko. Druga rzecz, to kupiłam sobie po prostu zwykłą czarną koszulkę, 19,90, rozmiar S, taką, wiecie, którą noszę o, na przykład pod takie bluzy. Kupiłam kolejną koszulkę Henley, była jeszcze biała, ale wydawało mi się, że biała prześwituje, nie byłam pewna. Teraz jest taki kolor, jaki to jest kolor, lew? Brązowy. O, bo właśnie pomyślałam sobie, że pod te moje szare swetry różne, to by całkiem ładnie się komponowało zamiast czarnych cały czas. To by było spoko, więc ją wzięłam w rozmiarze M. I ona kosztuje, zdrożała, 49,90, chyba była za 39. I jeszcze kupiłam dwupak tych koszulek takich, wiecie, standardowych. To są S-ki, akurat biała i czarna. Wzięłam zestaw skarpetek takich. Zobaczcie, to są takie czarne z brokatowym serduszkiem, białe z takim brokatowym wykończeniem, czarne w kropki, w paseczki, zwykłe białe, czarne z tym i o takie serduszkowe. I to kosztowało ile? 39,90, tu jest chyba 7 par, więc zostawię sobie tutaj, żebym miała zapas. No i tutaj jeszcze sobie kupiłam jakieś takie 2-3 paki zwykłych majtek. A drugie takie.
One chyba były po 50 zł za 3 pak. O, jakoś tak. I całkiem spoko, także o. Nic więcej chyba dzisiaj nie kupiliśmy, nie? To chyba całe nasze zakupy. O, więc... Pizzę kupiliśmy. Pizzę kupiliśmy i tiramisu. Ja już jestem głodna. Strasznie. Tak, jesz coś już? Także takie nasze sprawunki. Chciałam, nie wiem dlaczego cały czas mogę to być ze Szczecina. Z Olsztyna. Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. Pozdrawiam. Słuchajcie, jeszcze Tomek mi przypomniał na szybko, żeby biedry wam nie pokazywałam. Ale mam tylko 4 minuty, o, mam tylko 3 minuty na karcie, więc to będzie bardzo szybki haul. Raffaello. Parówki. Tle. Żytni. Dwa pomidory. Krakowska. Ritter Sport. Nie patrz na mnie, to ty. To ja. Dwie bułki, nie wiem jakie to są. I Buprom. Śniadaniowe. Red Bull. To jest nasz. Dwa Milky Way'e to lwa, żeby nie było. I ja sobie kupiłam smoothie z anasem i kokosem. Także jakbyście pytali, co u nas dzisiaj na kolację, jutro na śniadanie, to to. Tiramisu. Tiramisu. No tak, Kicia, tak. Słuchajcie, nie wiem, kadr chyba jest nie najgorszy, bo stoicie na toaletce, na pudełku masła do ciała i dezodorancie Rituals, jakby ktoś pytał. Tak, kocie? Ja mam na sobie, gdyby ktoś pytał, to jest ta koszula, którą wam pokazywałam chyba w ostatnim holu z H&M. Ona jest z dodatkiem jedwabiu, ale pamiętam, naprawdę jest przyjemna, bo jest cienka, ale nie jest w niej ani jakoś ciepło, ani też nie marzniecie, więc naprawdę fajna i lubię ten klasyczny taki wzór czarny z białą lamówką. Więc naprawdę spoko, jeszcze jest taka luźna, bardzo jest mi w niej wygodnie, także... A ja mam też, nie wiem czy pamiętacie, mam taką piżamę z DKNY i jeszcze coś takiego mam w tym stylu. Więc postanowiłam sobie kupić. Tak, kocie, zaraz się będziemy głaskać, tylko pani się musi pokremować. Krem z Eisenberga na noc. Jakieś hałasy tutaj słychać. Ale to wiatr hula. I czasami właśnie nie wiem, czy to wiatr, czy to jakieś inne odgłosy. Jednak powiem wam, że tak wieczorem na takim pustkowiu, a jeszcze wiecie, w takim domu zawsze coś stuknie, puknie, gdzie słychać jakieś hałasy, to czasami można się tak zastanawiać, co to jest. No i chyba po prostu teraz tak wiatr wie, że takie dziwne odgłosy słychać. Nie wiem, tam jak ogląda fakty. To się wykąpałam, nakładam pielęgnację. I zaraz idę zrobić coś do jedzenia. I będziemy w łóżku coś oglądać. I powiem wam, chciałam wszystkim z Olsztyna powiedzieć, że super jest to miasto. Wiecie, ja, to nie jest tak, że ja pierwszy raz jestem w Olsztynie, bo już byłam kilka razy przynajmniej byliśmy w Olsztynie, no ale to zazwyczaj wiecie, na Starówce, na obiadku i tak dalej, gdzie jest naprawdę super, szczególnie latem. Ale też powiem wam, że jak na takie nieduże miasto, to naprawdę takie zaplecze, jeżeli chodzi nawet o takie rzeczy właśnie, wiecie, tak się mówi prozaicznie o sklepy, no ale tak jak my tutaj potrzebujemy jakieś rzeczy budowlane, czy coś tam do domu, to naprawdę wszystko jest. Nawet koleżanka, która wczoraj od nas wracała, potrzebowała coś tam na imprezę załatwić, wczoraj podjechała do Olsztyna i też wszystko załatwiła, więc naprawdę też wszystkim polecam, jak jeżeli nie byliście jeszcze w Olsztynie, naprawdę fajnie pojechać, naprawdę fajne miasto, jakoś tak, nie wiem, dobre wibracje tam są, podoba mi się. Mimo że nieduże, to naprawdę olsztynianie, tak to się odmienia, mieszkańcy Olsztyna mają fajne takie zaplecze, myślę, jak na takie nieduże miasto, więc naprawdę, słuchajcie, fajnie. No i też bardzo dużo widzów tam spotykam. Właśnie jeszcze raz chciałam pozdrowić dzisiaj trzy widzki, które spotkałam w Galerii Warmińskiej. Bardzo, bardzo mi miło. No, także super. No to tyle, jeżeli chodzi o takie przemyślenia, którymi się chciałam z wami
podzielić, a nawet to, że właśnie wiecie, ja tutaj na paznokcie jadę do Olsztyna tyle, co właściwie w Łodzi jadę na paznokcie, od siebie z domu, z centrum, ale zawsze stoję w korkach, więc mniej więcej tyle mi to zabiera, także naprawdę piękny jest ten kolor. Oczywiście standardowo nie wiem, co to jest za kolor, bo ja zawsze wybieram z wzornika i coś tam było napisane, ale nawet nie znam tej marki, wiecie? Tak jak kojarzę tam, wiadomo, Semilac, Indigo i tak dalej. To była jakaś taka marka, której nawet nie kojarzę. Zobaczcie, czy to jest szary jak słoń. Ojej, no nos mi sądzi. Kiciunia, no zaraz cię pomiziam, tylko cała jestem w kremie, wiesz? Kot mi tu nie daje. Kicia mi nie daje spokoju. Zaraz zejdziemy na dół, będziemy się miziać na kanapie, tak? A teraz pani się przyklei do ciebie i będzie mieć na twarzy włosy i będzie ją wszystko swędzić. Bo się ociera o nogę od stołka. To jest hit. Więc tak, tylko właściwie tyle chciałam wam powiedzieć na pożegnanie. Ale jakoś przynajmniej wracam do takiego normalniejszego vlogowania, bo wcześniej wiem, że to było takie chaotyczne. Po prostu tyle się działo, tyle mieliśmy pracy. I wiecie, też jak tutaj przyjechaliśmy pierwszy raz, to myślałam, że jak będziemy tutaj wykonywać te wszystkie prace, to będę to vlogować. Ale z vlogowaniem jest tak, że nieważne, czy to jest... Każdy wam to powie, youtuber, że zrobienie kawy i nagranie jej w fajny sposób na YouTube'a to jest godzina. I wszystko, co robicie, trwa dwa razy dłużej, przynajmniej, minimum. Czyli nie wiem, jak robicie makijaż, kanapkę, takie naprawdę proste sprawy, to trwa dwa razy dłużej, kiedy to nagrywacie. Więc pomyślałam, że po prostu no nie ma opcji, bo my byśmy tutaj utonęli w napływie no, wszystkich rzeczy, które były do zrobienia. Myślę, że już jesteśmy w miarę ogarnięci. Już też pozałatwialiśmy te różne sprawy formalne, urzędowe i tak dalej. Jakieś tam właśnie, wiecie, szambo, prom, takie rzeczy. Że już jesteśmy z tym ogarnięci. No niestety tak jest, że jak musieliśmy harować, to było 30 stopni, a jak w końcu będziemy mogli leżeć brzuchem do góry, to przyszła jesień. Ale mi to w ogóle nie przeszkadza, bo mi się tutaj tak podoba. Ja tak lubię chodzić na spacery i... W ogóle okolica też jest piękna. Mieliśmy też jeździć na wycieczki. Tutaj wiele rzeczy chciałam zobaczyć, które są gdzieś niedaleko. I takich typowo do zwiedzania, i jakieś odwiedzić knajpek, i tak dalej, i tak dalej. Ale wszystko przed nami. W zeszłym roku przecież jesień była przepiękna, wrzesień był upalny. Ja myślę, że jeszcze będzie ciepło. Wiadomo, może nie tak, że 30 stopni, ale ja wierzę, że jeszcze się ociepli. Też jakiś taki teraz niż przechodzi przez całą Europę. Więc dobrze, kochani. Tyle na dziś. Widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło.